swoje niedoskonałości. Wiktor to na pewno jeden z moich ulubionych midlanerów. Nawet mam na nim 7 poziom maestrii i kiedyś miałem chwilę, że bohatera dosłownie maniaczyłem. Aktualnie jest to postać przez wielu uwielbiana. Nie chodzi mi nawet o gameplay, ale ze względu na Arcane i jego świetnie poruszający widza wątek. Dziś zajmiemy się jego historią, relacjami i wytłumaczymy sobie, kim w ogóle jest Wiktor w uniwersum League of Legends. Oczywiście będziemy tutaj zahaczać o Arcane'a, gdyż Wiktor tutaj i tutaj jest różny. Ten materiał dedykuję jednemu z widzów. Teru, dziękuję pięknie i serdecznie Cię pozdrawiam. Trochę na ten materiał musiałeś czekać, ale mam nadzieję, że będzie warto. Uwaga! Krótki poradnik, jak zrobić bieda cosplay Wiktora. Po pierwsze, potrzebujesz maski. W moim przypadku jest to maska z Watch Dogsów. Ubierasz ją. Krok drugi. Potrzebujesz mechanicznej ręki. Możesz zbudować własnego robota lub robocicę, ale na pewno lepiej zadziała plastikowa ręka zamówiona przez internet. Krok 3. Przecież Wiktor musi mieć laskę z hexcorem, nie? Potrzebujesz kija, czy to z dworu, czy rury od odkurzacza. W moim przypadku jest to akurat kij od mopa i pudełko po procesorze. Najlepiej Intel Core, bo wiecie, Core, ale takiego niestety nie miałem. Voila! Wiktor z załońskich slumsów, nie z hexcorem, a z hex 7. No to tak, z Wiktorem jest pewien problem. Jeżeli oglądaliście mój ostatni materiał, gdzie dokonałem oceny Jinx z Arcane'a i Jinx z League of Legends, prawdopodobnie domyślacie się już, o co chodzi. Takich Wiktorów, których powinniśmy omówić na dzisiejszym materiale, jest dwóch. Wiktor z League of Legends i Wiktor z Arcane'a. Co do zasady, jeżeli wliczymy inne światy ligolegendowe, to jest ich więcej. No ale dziś zajmiemy się tylko tą dwójką, żebyście też poznali różnicę między jednym a drugim Wiktorem. Mają oczywiście cechy wspólne. Bohater pochodzi oczywiście z Zon, ale nie tego najgłębszego, slumsowego, że tak powiedzmy, a urodził się na poziomie Antresoli. Na przykład aleje prezentowane w serialu znajdowały się niżej od Antresoli, a umownie im niżej w Zon, tym panowały gorsze i biedniejsze warunki życia. W historii bohatera mamy wzmiankę o jego rodzicach, których w Arcane'ie próżno szukać. Chłopak był zachęcany przez rodziców, by rozwijać swoją pasję poszukiwania wiedzy i tworzenia wynalazków. W taki oto sposób stał się, można powiedzieć, kujonem, gdzie każdy wolny moment swojego życia poświęcał na naukę. W zasadzie, gdy inne dzieci się bawiły, ten nic tylko chłonął wiedzę i tworzył, robiąc przerwy jedynie na jedzenie lub sen. Za młodu niestety zdarzało się, że proces kształcenia był Wiktorowi przerywany, ze względu na szeroko występujące w mieście pod miastem wypadki. Denerwowało to młodego naukowca, który postanowił zająć się tematem. Zbadał on te wszystkie nieszczęsne wypadki, ich genezę, przyczyny i skutki i zdał sobie sprawę, że nie wynikały one z technologii i jej wadliwości, a błędów ludzkich. Postanawiając ten problem rozwiązać, zaczął zgłaszać się do fabryk celem zaproponowania zainstalowania usprawnień i udogodnień dla pracowników. Niestety wszędzie był odprawiany, do czasu aż jedna z chemkuźni postanowiła dać mu szansę. Okazało się, że było to bardzo dobre przedsięwzięcie. Młody Wiktor pracował bardzo prężnie w taki sposób, że po miesiącu liczba wypadków spadła do zera. Okazało się, że wcześniejsze fabryki czy magazyny, które olały Wiktora, teraz zabiegały o uwagę i umiejętności młodego wynalazcy. Wiktor nie czuł wielkiej urazy ze względu na wcześniejsze odprawianie z kwitkiem i z czasem jego wynalazki pojawiły się w wielu miejscach Zon, usprawniając czy nawet eliminując czynnik ludzki. W zasadzie tyle wiemy o jego młodości. W porównaniu do Branda to prawie nic, prawda? W Arcane'ie natomiast Wiktor poza przebłyskiem swojej młodości ze stateczkiem, gdzie poznał Singed'a i Rio, jest zaprezentowany jakoby w Zon był nikim, że udał się do Piltover w poszukiwaniu kariery. Tutaj już zaczynamy dostrzegać, jak to się wszystko rozmija. Jak jeden Wiktor nie jest drugim Wiktorem, gdyż kanonicznie gość był dość znany w Zon. Na tyle znany, że w wieku lat 19 otrzymał ofertę pracy, co ciekawe, nie na Uniwersytecie Piltover, a w Akademii Techmaturgii w Zon.
tą ofertę odrzucił, ponieważ otrzymał zaproszenie od właśnie Piltover, a dokładniej od profesora Stanwicka z Piltover, który to przekonał młodego wynalazcę, aby opuścił Zon. Sam profesor był w Arkanie prezentowany odmiennie i co najważniejsze już wtedy nie żył, więc pojawiał się w serialu w formie ciekawostki. Wiktor, niezwykle podekscytowany, przyjął ofertę, gdzie miał pracować ze śmietanką naukową i z najdroższym i najbardziej zaawansowanym sprzętem. Kanonicznie tutaj jego kariera się urywa. W sensie, tak naprawdę nie wiemy, jak przebiegała jego dalsza praca. Czy realizował swoje projekty, czy pracował dla kogoś. Oczywiście, serial przedstawi go jako asystenta profesora Heimerdingera, lecz kanonicznie nic takiego nie miało miejsca. Oczywiście w Arkanie Wiktor asystował Heimerowi, aby później zostać wspólnikiem Jace'a. Pokrótce oczywiście Wiktor uczestniczył w procesie rozwoju technologii hextechowej, która stała się przodującą technologią w Piltover i doprowadziła do stworzenia wielu wynalazków, w tym młota Jace'a czy rękawic Atlasu, które dzierżyła Vi. W uniwersum było jednak zupełnie inaczej. Tutaj nawet nie pracowali wspólnie nad teorią hextechu, ale wspólnie pracowali. Wiktor i Jace poznali się na uczelni, dokładniej na obowiązkowej imprezie z okazji obchodów Dnia Postępu. Czyli tutaj mamy kolejną, dość sporą różnicę. Wiktor poznał Jace'a inaczej. I poznali się, ale nie zaprzyjaźnili. Znaczy inaczej, bo to nie jest też takie oczywiste. Jace według swojej historii przez jakiś czas postrzegał Wiktora jako kogoś bliskiego przyjaciela, natomiast według historii Wiktora nigdy przyjaciółmi nie byli. Niemniej, często pracowali razem i otrzymywali różne projekty, natomiast nigdy kanonicznie przyjaciółmi nie zostali, co już tutaj jest ogromną różnicą. Aczkolwiek, pomimo kanonicznego braku ogromnej więzi jak w Arkanie, obaj panowie szanowali się wzajemnie ze względu na respekt do własnego intelektu, talentu czy potencjału. Poniekąd byli nieco skazani na siebie, gdyż nie bardzo mieli do kogo się zwrócić. Koledzy i koleżanki z uczelni raczej nie byli im przychylni w stosunku do Wiktora ze względu na jego niekonwencjonalne podejście, a Jace miał problem ze swoją arogancją i charakterem. I ogólnie rzecz biorąc był po prostu dupkiem. Już nawet między tą samą dwójką dochodziło do starć podczas samych projektów. Zanim w ogóle doszło do najważniejszej współpracy między bohaterami, nie sposób nie powiedzieć tutaj o na pewno jednym z najważniejszych projektów Wiktora, a ten nosił nazwę Blitzcrank. Dokładnie chodzi o tego samego Blitzcranka, którego znamy z listy czempionów z gier od Riot Games. W pewnym momencie pracy Wiktora w Piltover miała miejsce wielka katastrofa poniżej, w Zon. Młody wynalazca, znając ryzyko takich incydentów, postanowił udać się do miasta pod miastem, aby pomóc w opanowaniu sytuacji. I Wiktor znalazł na wysypisku wyrzuconego mechanicznego golema, przeprowadził na nim serię usprawnień i eksperymentów. Golem miał stać się pomocnikiem Wiktora w minimalizowaniu efektów zniszczeń w Zon również. Kanonicznie, bohater użył kryształu hextechowego do usprawnienia Blitzcranka. W Arkane na ten moment moc hextechu nie była jeszcze opanowana, jak również Blitza przynajmniej na ten moment nie widzieliśmy. W każdym razie dzięki kryształowi golem zyskał samoświadomość, a Wiktor nadał mu imię Blitzcrank. I Blitz przez kolejne tygodnie rozwijał się i uczył, choć nie zawsze miało to dobre skutki. Udali się w każdym razie wspólnie na pomoc ludziom w Zon, gdzie jego nowy wynalazek uratował wielu, wielu ludzi i rozwijał w sobie ludzkie cechy, obce dla podobnych jemu maszyn. Niestety nie udało się uratować wszystkich. Blitzcrank w pewnym momencie podpadł jednemu z Hembaronów w Zon i jego drogi ze stwórcą rozeszły się, aczkolwiek Wiktor, wcześniej już zaintrygowany zyskiwaniem samoświadomości przez golema, próbował proces odtworzyć, lecz niestety bezskutecznie. Jak to się stało, że Hextech w taki, a nie inny sposób zadziałał na Blitza, pozostało dla Wiktora tajemnicą. Skoro sytuacja z katastrofą została opanowana, nasz tytułowy wynalazca zdecydował się na powrót do Piltover, gdzie czekała go niemiła niespodzianka ze strony wspomnianego wcześniej profesora Stanwicka. Ten zorganizował sympozjum na temat Blitzcranka, przedstawiając go jako własny projekt. Powracając chwilę do Arkana, było to dość interesujące nawiązanie, gdzie Heimer, wypowiadając się o tym profesorze, mówił, że ten wspierał swoich podopiecznych. No cóż, tutaj wspierał, ale kradnąc ich pracę. Znaczy, no ich, Wiktora.
Wracając, bohater oczywiście nie pozostał tutaj bierny. Zdecydował się złożyć oficjalną skargę do władz uniwersytetu, lecz została ona niestety zignorowana. Poprosił wtedy o pomoc również Jace'a, ale jego duopartner, tak powiedzmy, niestety nie był skory pomóc. Niesprawiedliwość zwyciężyła. To Stanwyck został oficjalnie uznany za twórcę Blitzcranka, a roszczenia Wiktora zostały odrzucone. Choć Wiktor nie był szczęśliwy z tego faktu, stwierdził, że nie może mieć to ogromnego wpływu na jego pracę, a ta coraz bardziej ukierunkowywała się w stronę ścieżki, którą obrał za młodu, czyli eliminację ludzkiego czynnika w codziennym życiu. Z czasem było to coraz bardziej widoczne, emocje czy powoli ludzkie części ciała, czy nawet cały organizm ludzki, Wiktor zaczął uważać za słabe. Wynalazca zaczął być przez to uważany za jeszcze większego ekscentryka niż był wcześniej, jeszcze bardziej zrażając do siebie wielu ludzi. Lecz momentem kulminacyjnym okazała się ostatnia współpraca Wiktora i Jace'a. I nie chodzi o ogarnianie teorii hextechowej. Celem projektu obu panów miało być usprawnienie kombinezonów do nurkowania, gdzie osoby ich używające pozbywały się głównie dwóch rzeczy. Po pierwsze, podwodnych śmieci, a po drugie, odpadów chemicznych. Wspólny projekt Jace'a i Wiktora zwiększył głębokość zanurzenia się w kombinezonach, zwiększył możliwy czas przebywania w wodzie oraz zwiększył siłę osoby w kombinezonie. Choć nie był to projekt idealny. Niestety wielu nurków doświadczało halucynacji czy widzieli dziwne światło, co skutkowało atakami paniki prowadzącymi nawet do śmierci. Problem zbadał sam Wiktor, uznając, że nie jest to kwestia stricte techniczna, a leżąca po stronie słabej psychiki użytkowników kostiumu. Stąd zaprojektował hełm z chemtechowym implantem, ponad to wszystko, o czym powiedziałem wcześniej, zwiększający siłę użytkownika, nie pozwalający na wpadnięcie w panikę czy usuwający uczucie zmęczenia. Wszystko brzmiało bardzo dobrze na papierze, lecz według Jace'a było to podejście pozbawiające pracowników człowieczeństwa. Wiktor z kolei uznawał czasowe zniewolenie jako kolejny krok w usprawnieniu tej branży w Dwumieście. Oczywiście nie doszli tutaj do porozumienia, skończyło się to wszystko bójką, po której panowie przysięgli nigdy więcej ze sobą nie pracować. Dodatkowo Jace zgłosił to wszystko władzom uczelni i Wiktor został wydalony za naruszanie podstawowych praw człowieka. Tutaj musimy się na moment zatrzymać. Trzeba wspomnieć, że w Arcane było zupełnie inaczej. Serialowy Wiktor prowadził badania z Jace'em odnośnie Hextechu, ich relacja była zupełnie inna, gdzie Jace traktował tytułowego bohatera jak przyjaciela. Pracowali razem około 5 lat, na tyle, że kryształy stały się największą innowacją Piltover, albo bardziej ich wykorzystanie. Powstały hexpramy, których osobiście nie potrafię zdzierżyć w lore League of Legends, czy narzędzia i bronie. Cóż można więcej powiedzieć poza tym, że panowie znaleźli kurę znoszącą złote jaja lub bardziej kamienie z esencjami brakernów i zawojowali świat nauki w uniwersum Lola. Niestety, jak to zwykle bywa, wszystko nie mogło pójść gładko i Wiktora nawiedziła śmiertelna choroba. Niestety do dziś nie wiemy, co to do końca było, wiemy natomiast, że Wiktor opracował tak zwany Hexcore, mający potencjał na uratowanie mu życia. Spotkał się również z Singedem, lecz finalnie postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Pierwszy raz ze wsparciem Shimmeru jego chora noga została, powiedzmy, że hextechowo przez Hexcore naprawiona, gdzie oczywiście jego choroba, jak i sam problem z nogą występują tylko i wyłącznie w Arcane. Niemniej postanowił później ponowić próbę, tym razem bez migotu, co skutkowało m.in. śmiercią Sky. Również sam Hexcore uległ przemianie. W serialu wydawało się, jakby zyskiwał samoświadomość. Niestety po dziś dzień nie wiemy, co to w zasadzie jest, albo czym Hexcore się staje. Oczywiście pierwsze, co nasuwa się na myśl, to jakiś związek z pustką, ale na razie ten temat po prostu zostawmy. W taki sposób w Arcane doszło do częściowej, w cudzysłowie, mechanizacji Wiktora, gdzie kanonicznie miało to inne źródło i bohater poszedł o krok dalej. Bo po wyrzuceniu z Akademii, Wiktor powrócił do swojego starego zaońskiego laboratorium, gdzie doznał depresji i zaczął odczuwać traumę związaną z zakończeniem jego kariery. Nie porzucił jednak swojej drogi, a sytuacja utwierdziła go jeszcze bardziej w tym, co musiał zrobić. Uznał, że sam ma dużo czynników i takich ograniczeń ludzkich, więc nie może od innych oczekiwać zrozumienia jego wizji.
I tak Wiktor zoferował samego siebie, choć nie wiemy do końca, co tam sobie zrobił. Wiemy, że usunął fragmenty swojego ciała i duszy, cokolwiek to znaczy. Warto jeszcze wspomnieć, że od Wiktora ludzkiego do Wiktora kanonicznego jest jeszcze jeden przystanek. A jest to obraz postaci na skinie Prototype. Tutaj jest on przedstawiony we wczesnej formie swoich ulepszeń, gdzie finalnie będzie dążył do obrazu, który znamy z gry. Tutaj chciałbym tylko zaznaczyć, że jeżeli ktoś z was Arcana nie oglądał i nie do końca chcielibyście się dowiedzieć, co może stać się z Wiktorem, to jest dobry moment, aby ten materiał sobie wyłączyć. Oczywiście, Wiktor nie będzie 1:1 taki jak w kanonie, na pewno, ale część rzeczy może się tutaj jednak zgadzać. Wiktor zaczął się zmieniać. Jak łatwo można wywnioskować, jego człowieczeństwo zaczęło po prostu zanikać. Wzniosłych idei o polepszeniu życia społeczeństwa z Arcana próżno tutaj szukać, a pojawia się pojęcie ruchu wielkiej ewolucji. Jest to oczywiście ruch, którego celem jest usprawnienie ludzkiego ciała poprzez maszynowe i technologiczne modyfikacje. I pomysłodawcą i pionierem w tej dziedzinie jest nie kto inny jak Wiktor. Celem wielkiej ewolucji jest wyzwolenie ludzi i ci, którzy do Wiktora dołączają, rzeczywiście wyglądem mocno zbliżają się do maszyn przez swoje wszczepy i usprawnienia. Choć nie tylko, dołączają do niego ochotnicy. Wiktor zaczął wykorzystywać techniczne ulepszenia względem ludzi poszkodowanych przez różnego rodzaju wypadki. Jeżeli ktoś miał na przykład problem z płucami, Wiktor oferował mu mechanizm polepszający oddychanie. Jeżeli ktoś miał problem z chodzeniem, to Wiktor oferował stosowną protezę. I tak dalej, i tak dalej. W taki sposób mocno rozwinęła się ta idea, zrzeszając wokół siebie setki wyznawców, gdzie Wiktor stawał się kimś wręcz na podób Mesjasza i wielka ewolucja zaczęła być nawet nazywana kościołem wielkiej ewolucji. Tak idea z dzieciństwa Wiktora stała się w zasadzie religią. Jednak sama idea to nie koniec jego losów, bo po raz kolejny w Zon doszło do katastrofy, gdzie wielu ludzi zmieniło się we wściekłych psychopatów. Wiktor chciał im pomóc, uśpił ich, zabrał do swojej pracowni i próbował odwrócić działanie toksyn w ciele. Niestety, chemikalia niszczyły najbardziej skomplikowany ludzki organ, którego czasem próżno szukać u ludzi, których dobiera nam na solo kolejkę. Wiktorowi udało się znacznie ten proces spowolnić poprzez otwieranie czaszek nieszczęśników i podłączanie do maszyny oczyszczającej krew z toksyn. Niestety, ale było to tylko spowolnienie tego procesu. Aby miało się finalnie udać, Wiktor potrzebował pomocy. Kanonicznie w tamtym czasie pod patronem klanu Giopara Jace pracował nad rozwikłaniem zagadki Hextechu. Wiktor ze względu na eksperymenty Jace'a odczuł falę energii i rozpoczął poszukiwania źródła, które doprowadziły go do warsztatu jego byłego partnera. Bez cyrygieli zażądał, aby Jace oddał mu kryształ. Co ciekawe, nie wytłumaczył mu po co i dlaczego, mówił po prostu, że do wielkiej ewolucji potrzebuje właśnie tego hextechowego kryształu. Jace oczywiście się nie zgodził, bo dlaczego miałby się zgodzić, może jakby mu Wiktor to nieco inaczej wytłumaczył, to ta historia mogłaby się potoczyć nieco inaczej. No ale finalnie Wiktor znokautował rywala, wziął kamień i udał się z powrotem do Zon, aby użyć nowo znalezionego źródła zasilania do usprawnienia swojej maszyny. Nie zabrał jednak całego kamienia, gdyż Jace wcześniej odpiłował fragment i w następstwie tych wydarzeń użył go do zasilenia swojego młota, gdzie udał się później do Zon, aby powstrzymać swojego byłego partnera. Teraz z kolei on dotarł do pracowni Wiktora i to, co zobaczył, iście go przeraziło. Zastał tam dziesiątki ludzi, a w zasadzie ciał, z których wyjęto mózgi i wsadzono je do maszyn. Oczywiście w rzeczywistości Wiktor obawiał się, iż ich ciała po prostu nie wytrzymają procesu. Z perspektywy Jace'a wyglądało to jednak zupełnie inaczej. Rozpoczęła się walka, gdzie bohaterowi z młotem udało się rozbić na kawałki skradziony kryształ. Cały budynek finalnie się zawalił, a Jace został bohaterem Piltover po powrocie i otrzymał zaszczytne miano obrońcy jutra. Choć trzeba to zaznaczyć, że Wiktor nie miał stricte czystych intencji, takiego działania miały na celu jednak pomoc. Jace z kolei, nie bacząc na konsekwencje i nie wiedząc w zasadzie, co w ogóle Wiktor robi, finalnie doprowadził nie tylko do zniszczenia warsztatu Wiktora, ale do śmierci wszystkich, których ojciec wielkiej ewolucji próbował uratować.
Wiktor jednak przeżył i napaść byłego partnera była dla niego takim potwierdzeniem. Potwierdzeniem słuszności jego idei. Choć bohater nasłał co najmniej raz swoich ludzi na Jace'a, tak finalnie wrócił do realizacji swoich celów. Tutaj przechodzimy do ostatniej części dzisiejszego materiału, a mianowicie relacji Wiktora z innymi postaciami. I po raz kolejny wyszczególniamy je na zasadzie Arcane i League of Legends. Zacznijmy od tych serialowych. No i myślę, że relacji z Jace'em w obu przypadkach nie muszę tutaj przedstawiać. Pierwsza ważna to ta z Singedem, którego spotkał jako dziecko i pomagał mu w ratowaniu Rio. Finalnie oczywiście chłopiec z tego zrezygnował, widząc co alchemik robi ze słodkim stworem, twierdząc, że pomaga. Później to właśnie od alchemika otrzymał fiolkę Shimmeru, która rozpoczęła jego proces modyfikacji ciała, albo która bardziej umożliwiła to w ogóle. Heimerdinger z kolei w serialu był osobą, która sprowadziła Wiktora do Piltover, a młody chłopak został jego asystentem i jak wiemy nie zawsze chciał nim być i miał większe ambicje. Pozostaje jeszcze nam postać Skye, która była zafascynowana młodym naukowcem. Poznali się już w Zone, co było w serialu zaprezentowane. Pokrótce droga kariery panny Young zaprowadziła ją na stanowisko asystentki Wiktora i Jace'a, a w sekrecie żywiła uczucie do tego pierwszego. Natomiast Skye zmieniła się w kubkę popiołu podczas drugiego eksperymentu Wiktora z heksrdzeniem. I została kolejną powder. W League of Legends jednak Wiktor ma całkiem sporo relacji wyszczególnionych przez Riot Games. Pierwsza to oczywiście relacja z Blitzcrankiem, o której już mówiliśmy. Druga z Urgotem. I tutaj was może zaskoczę, może nie. Oficjalnie, kanonicznie ta relacja po prostu nie istnieje. Urgot ma krótką interakcję do Wiktora, ale jest to po prostu zbyt mało. W starym lore nawiązanie istniało, choć nieduże. Po prostu zarówno Wiktor i Urgot byli związani z jednym z piltowerskich profesorów. Trzecia relacja to ta z Camillą i ta również w kanonie nie ma miejsca. Być może ta relacja jest związana z ich mechaniczną zmianą, być może Wiktor miał jakieś zatargi z klanem Feroz. Tego nie wiemy. Jedyna rzecz, jaka łączy te dwie postacie, to związek Camille z patronką wielkiej ewolucji, czyli Szarą Panią. Również tak często w kanonie określa się właśnie Camille. Kolejna relacja z Echo. Wiemy tyle, że Echo zna Wiktora i nie darzy go zbyt dużą sympatią. Dokładnie w grze stwierdza, że jest wszystkim, co jest nie tak z Zone. Normalnie powiedziałbym, że to za mało, aby ta relacja, wiecie, miała jakiś większy sens, natomiast jest tutaj drugie dno. Ponieważ w lore mamy bardzo mocną sugestię a propos tego, że Echo kawałeczek kryształu, którego później użył do stworzenia napędu Zero, znalazł właśnie w tym samym miejscu, w ruinach warsztatu Wiktora. Kolejna relacja to ta z Orianną, być może znów was zaskoczę, ale ta również nie istnieje. Znaczy no dobra, występuje, jeżeli uznamy, że kanonicznie Vaido Violente, były czeladnik Corina Reveca, czyli ojca Orianny, stworzył rękawice Atlasu, których model jest używany przez Vi, choć Vi i Wiktor kanonicznie relacji również nie mają, tak w Arcane'ie to Wiktor i Jace stworzyli rękawice, których później używa Vi. Jeżeli w Riocie poszli tym tokiem myślenia, to tak, ta relacja jak najbardziej występuje. Śmieszki śmieszkami, ale tak naprawdę ta relacja, przynajmniej według naszej aktualnej wiedzy, po prostu nie została usunięta, gdyż w starym kanonie League of Legends Orianna była określona jako rywalka Wiktora. Według Riotu zostało jeszcze jedno powiązanie z doktorem Mundo. Znów was zaskoczę, ale to nie istnieje. Przynajmniej na razie. Chociaż jest jeszcze jedna relacja, która kanonicznie występuje. Według interakcji najnowszej postaci w LoLu, Renaty Glask, to pieniądze Hembaronessy uczyniły go tym, czym się stał. Tak jakby Renata finansowała albo wielką ewolucję, albo przemianę Wiktora. Kto wie? Sam uważam, że świetna byłaby sytuacja, w której dowiedzielibyśmy się, że Wiktor ze swojego skina Prototype dzięki pieniądzom Renaty Glask stał się tym Wiktorem, którego znamy w kanonie League of Legends i w samym League of Legends. Powiem tutaj też na odchodne, być może się zdziwicie, być może nie, ale nie wspominałem tutaj w kanonicznych relacjach o Heimerdingerze. Nie bez powodu, poza tym, że mają zarówno w karciance, jak i w LoLu parę odzywek w swoją stronę, tak poza tym nic o ich powiązaniach nie wiemy. I tak, doszliśmy do końca materiału, kim jest Wiktor w świecie League of Legends. Zatem, jeżeli boli was noga, udajcie się do Wiktora. Wtedy dostaniecie mechaniczny odpowiednik, który sam się wyczyści i nie będzie zbyt ciężki, tylko pamiętajcie, żeby tą nogę przed wyjściem z domu naładować.